Hej moi drodzy, z tej strony Shiro. Dzisiaj zagramy sobie w grę o nazwie Factory Town. Jest to dosyć mocne połączenie w sumie Factorio i innych tego typu gier, gdzie tworzymy jakąś własną produkcję. Jeszcze była taka jedna gierka, zapomniałem teraz jak się nazywa. Tak samo, tylko ona była bodajże w 3D, coś takiego jak Factorio, tylko właśnie w tym wydaniu. Tak więc moi drodzy, żeby nie przedłużać, zacznijmy sobie może kampanię od początku. No zobaczmy, przejdziemy sobie pierwsze poziomy. Ja kampanii jeszcze nie rozgrywałem, powiem wam. Włączyłem sobie od razu Customa, żeby zobaczyć mniej więcej jak to chodzi, na czym to polega. I powiem wam szczerze, gierka jest naprawdę na maksa, ale to na maksa relaksująca i daje w pewien sposób takie ukojenie i satysfakcję, jeżeli chodzi o rozbudowę tego naszego miasta. Witaj w Factory Town. Ten tutorial będzie prowadził cię przez podstawowe części naszej gry. Możesz to wyłączyć w opcjach i tym podobne. Możesz ruszać kamerą za pomocą klawiszy WASD. Prawego przycisku myszy możemy rozglądać się. No i takie tam scroll up, scroll down. Możemy sobie przybliżać i oddalać kamerę. Domy zwiększają twój limit populacji. Pozwoli ci to stworzyć więcej pracowników oraz budynków. Otwórz budowanie, menu budowania klawiszem B. Zaznacz budynki. Po czym zaznacz dom. Dobra, teraz możemy sobie bez problemu ten domek postawić. Tak jak widzicie, mamy tutaj coś takiego jak workers. Są to nasi pracownicy, którzy są w tej chwili zespawnowani. Oraz jest to limit tak jakby naszej produkcji. Tutaj każde budynki, które będziemy stawiać, będą miały możliwość tak jakby przypisania mieszkańców do danej jakby pracowni. Klawiszem R oczywiście możemy sobie to odwracać. No i tutaj mamy, że zwiększa to nasz właśnie ten limit. Mamy również też limit budynków, w sensie tych domków, które możemy w jednej chwili wytworzyć. Jest to pewnie po to zrobione, żeby nie przesadzić zbytnio z naszymi pracownikami i robić to raczej mądrze i logicznie. Dobra, teraz każą nam stworzyć pracownika, więc stwórzmy sobie do dwóch. I teraz mamy zebrać drewno. I tak, lewym przyciskiem myszy, tak jak właśnie wam tłumaczyłem, możemy zaznaczyć sobie całą tą naszą populację, potem oczywiście budynki i tym podobne. Tak więc, jeżeli mamy tutaj trzech pracowników, to jest nasz skład główny, tak jak widzicie. Jest tu pokazane mniej więcej, co jest w tej chwili w naszym Inventory Town Center. Więc jeżeli weźmiemy naszych pracowników, możemy kliknąć po prostu na drzewo. Mamy pierwsze menu, które nam pokazuje, gdzie ci pracownicy będą szli, jaką będą akcję wykonywać. Po czym musimy im wskazać, gdzie tą akcję mają zakończyć. Czyli na przykład, jeżeli mają zebrać drewno, no to gdzieś to drewno muszą potem zanieść. Tak więc do składziku. I jak widać, nasi pracownicy już tutaj powoli sobie zbierają to drewno. Damy jeszcze tutaj trzecią osobę. Niech ona również zbiera to drewno. Poczekamy sekundkę, niech oni wyzbierają przynajmniej 4 te sztuki, żeby móc dalej jakby naszego questa kontynuować. Dobra, mamy już to. Pracownicy chodzą ogólnie szybciej na tych ścieżkach, które tu widzicie. Każda ścieżka wymaga drewna, z tego co pamiętam. Mamy tu oczywiście różne najznakomitsze opcje rozbudowy typu selekty, budowanie, quick access, jakieś toolsy do modernizowania naszego jakby terenu otaczającego. Oprócz tego, z tego co zauważyłem, mapka jest generowana proceduralnie, tak więc jeżeli gramy customy, to jest oczywiście kampania, więc ona pewnie będzie non-stop taka sama. Jeżeli gramy customy, to ta mapka będzie się zmieniać. I tak jak mówiłem, te ścieżki, czyli footpath, kosztuje jedno drewno. Więc zróbmy im tutaj tą ścieżkę. Może nawet ją tutaj tak podłączymy. Ścieżki i tym podobne możemy oczywiście potem kasować, to nie jest jakiś tam większy problem. Możemy w każdej chwili oczywiście spauzować grę. Pauzowanie jest na spacji. I teraz tak. Możemy zbierać też również owoce i warzywa. Tak jak widzicie tutaj te krzaczki. Tu już są nasi pracownicy. Pracownicy są tutaj już wybrani. Nie wiem, czy to tak zadziała. Chyba nie. Zadziała.
Zadziała. O, to widzicie, o tym nie wiedziałem, jak grałem kustoma. Możemy właśnie zbierać owoce albo do domków, roznosić po prostu jedzenie naszym mieszkańcom, ewentualnie do składziku w tym właśnie stylu. Damy im jeszcze tutaj może nasze zboże, niech pozbierają. Może jakąś ścieżkę im damy? Myślę, że tak będzie w porządku. No tutaj ta mapka nam się nawet ładna wygenerowała. Szkoda, że na kustomach takich ładnych nie ma. Serio, ogólnie jeżeli chodzi o te nasze wokselki i tym podobne, to jest naprawdę... Grafika jest bardzo prosta, ale jest tak przyjemna i tak prosta właśnie w swojej prostocie, jakkolwiek to zabrzmiało, że nie sprawia problemu, żeby jakoś się na początku już odnaleźć. Dobra, no Lumber Mill zmienia nasze drewno w deski. Możemy go zbudować zbierając 5 kamienia. Więc od razu sobie zobaczymy ten Lumber Mill. Jest to tartak, z tego co pamiętam. I ogólnie ja na początku robiłem te Lumber Milla i tym podobne ogólnie, na przykład kamieniołomy, jeżeli miałem tam gdzieś zbierany kamień, robiłem to blisko naszych składów, aczkolwiek widzę, że to w sumie można, ale nie trzeba. No i tak, moi mili, tutaj jest pewien taki dziwny zwyczaj, czy dziwny, no logiczny jakby nie patrzeć. Możemy sobie zaznaczyć, co będziemy w tej chwili produkować, na przykład deski i papier. Do papieru oprócz naszego drewna potrzebujemy jeszcze wody i 4 jednostek pracowniczych. Zamienia po prostu na 2 sztuki papieru. Papieru, przepraszam. I tak jak właśnie wam mówiłem, że tutaj ci nasi workersi nie są tak naprawdę wyznacznikiem, ile mamy naszych pracowników na mapie. Oprócz tego, że mamy tutaj ich przedstawionych oczywiście, zwiększając tak jakby produkcję w naszych różnych budynkach, zwiększamy również jakby przydzielenie jednostek tych ogólnych. I tak, teraz na przykład możemy zrobić w teorii, tylko nie wiem, czy to już jest dostępne. Chyba nie jest dostępne. Nie, jest dostępne. Możemy zrobić coś takiego jak skrzynię. Ta skrzynia, jeżeli będzie stała na przykład w miejscu tutaj, możemy kazać naszym jednostkom, żeby zbierały to do skrzyni. To, że 2 jednostki wystarczą. Jedną się ruszymy tutaj, żeby było mniej więcej klarowne, co robimy. Już widzimy, że jest drewno i tak dalej. I to jest w sumie fajnie zrobione. Można się na tym na początku pogubić. Ja się na przykład pogubiłem na początku na tym, że klikałem pick up wszystko. A oprócz tego, że możemy zrobić tu wszystko, możemy wybrać też specjalny przedmiot, który jest w danym pojemniku. Tak więc jeżeli mamy w tej chwili 11 na 20 drewna w środku i na przykład byłby tu jeszcze jakiś kamień czy coś, no to mielibyśmy już 2 okienka do wyboru. Możemy wziąć to drewno i zadropować je oczywiście tutaj. I już w tej chwili, jak widzicie, zaczyna się produkcja desek. Tu mamy mniej więcej wynik naszego wytwarzania, więc mamy już 3, 4 na 10. No i teraz trzeba jakoś jeszcze drewno oczywiście usunąć, bo mimo wszystko mamy tu już jakieś surowce, no i zaraz nam się zapełni, oczywiście to już będzie stało. Nasz pracownik też dostanie informację, że nie ma już w tej chwili co z tym robić, że on to jeszcze będzie chyba zbierał, tak do 20. I tak, skoro tutaj mamy w sumie kilka jednostek, możemy wziąć jeszcze jedną. Chociaż nie, wiecie co, dobra, niech on to jednak zbiera. Zmniejszymy tutaj produkcję mniej więcej na 2, myślę, że półtorej sekundy akurat wystarczy. Zmniejszając to na 2 mamy jeszcze 3 wolne jednostki, tak więc możemy w sumie zrobić jeszcze ze 3 workerów. I niech w sumie trójka, dwójka, jednego sobie zostawimy na zapas. Niech zbierają teraz wszystko stąd, razem z papierem. I dropujcie do głównego składu. Więc tak, mamy już mniej więcej nasze deski. Widzicie, że tu już się w okienku pokazało, co w tej chwili mamy. Produkowanie specjalnych przedmiotów zwiększy twój poziom technologii. Pozwoli to ci poznać nowe budynki oraz inne researche. Produkując deski... stwórz wystarczającą ilość desek, żeby odblokować następny poziom technologii. No i tak jak właśnie wam tutaj się pokazało, zrobiliśmy 20 desek, dzięki czemu, to są chyba takie pseudo-questy, dzięki temu możemy po prostu sobie zwiększyć teraz ten poziom technologii. No i odblokowaliśmy już jakieś podstawowe nasze budynki.
Mamy research naszych jednostek cywilnych. Grain processing, woodworking, masonry. Oraz general store, school i food market. Okej. No i tak jak wam właśnie na początku pokazywałem, że tutaj ta jednostka nam tu zbiera do tych wszystkich innych budynków. Możemy stworzyć również adekwatnie do tego coś takiego jak food market, tylko potrzebujemy jeszcze kamienia. Dobra, to ta jednostka niech troszeczkę już tego kamienia pozbiera. Zrobimy mu ścieżkę może tutaj, żeby robił to szybciej. O, i tu właśnie już widzicie jednostki, że nie ma w tej chwili co brać. No to idzie dosyć wolno, więc niestety nawet tego chyba nie zwiększymy, dobra. Jak to leciało, ale wiecie co, też drewno by nam się przydało, jakby nie patrzeć. Mamy jeszcze jakiś węgiel i tym podobne, więc tych jednostek, ogólnie surowców jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. Myślę, że ciężko jest odblokować wszystko na początku. Dobra, ale pozbierajmy tego kamienia deko. Nie możemy to zmniejszyć jednak na dwójkę. Zrobimy jeszcze jedną jednostkę. Zbieraj kamień tak samo. I skończyliśmy tutorial, więc chyba odblokowaliśmy kolejny. A nie, przepraszam. Po prostu pokazuję. O, już tego nie kliknę. Dobra, trudno. Nie zobaczyłem, co tam było napisane. Myślałem, że da się to włączyć, że to jest po prostu takie okienko, które możemy sobie spoglądać, ale widać, że nie. Dobra. Czy jest już wystarczająca ilość kamienia? Tak, jest już food market. Ja myślę, że możemy go stworzyć gdzieś w tym miejscu. Jego deko może przesunę gdzieś tu. Wiadomo, że jeżeli byśmy grali tu w jakiegoś customa czy coś, to zapewne by to tu nie stało. Zresztą zobaczcie, ta gra jest naprawdę pikselowa, ale spoglądając tak tutaj na te budynki i to całe otoczenie, naprawdę jest pięknie. Ten blur robi robotę, naprawdę robi robotę. Jestem zazwyczaj takim przeciwnikiem tego blura, więc to jest naprawdę pochwała z moich ust. Dobra, ale wracając już do naszej rozgrywki, tutaj widzicie coś takiego jak food market i widzimy, co mniej więcej dostaniemy za co. Czyli na przykład za graina dostajemy jedną monetę, tą żółtą, jakieś experience points, happiness i tym podobne. Ale oprócz tego możemy zrobić z tego na przykład mąkę. Tylko tu już jest potrzebny processing w food mealu. Food meal, co on potrzebował? To potrzebował food meal. Food meal potrzebował, a my go jeszcze chyba nie mamy nawet. Tak, my go jeszcze nie mamy, dobra. To na razie nic nie potrzebował. No dobra, to mamy już food market. Teraz może jakiegoś general store'a zrobimy. Niech będzie gdzieś tu. No i przy okazji szkołę, bo dzięki szkole możemy robić nasze tech pointsy. Tylko jeszcze nam brakuje kamienia z tego co widzę. Ej, ale... To był Lumber Mill, okej, nieważne. Porąbało mi się troszeczkę. W sumie tego Wella możemy jeszcze zrobić, żeby w okazji robili ten papier. Tylko nas chyba nie stać na niego. Ej, no stać nas. Tylko on sporo kamienia w sumie potrzebuje, więc może nie. Ale nie, i tak potrzebujemy w sumie papieru, żeby cokolwiek w tej szkole robić, więc... Więc i tak trzeba, i tak trzeba. Dobra. Tylko wiecie co, ja na samym początku bym w ogóle te nasze jednostki wziął na sam środek, zobaczył ile ich jest, co one dokładnie robią i rozdysponował im pracę tak, żeby mniej więcej ta praca była dosyć wydajna. Więc tak, na pewno weźmiemy sobie jedną na razie osobę do... nie chciałem tego. Do skrzynki, żeby zbierała drewno. To jest taki must have nasz. Niech zbiera też jedna kamień. To są ziemniaki. To w sumie możemy od razu sobie do General Store'a sprzedawać, żeby mieć monetki. Monetki są ogólnie też potem potrzebne do różnych researchów, tak więc... Jak widzicie, o, tutaj jest wszystko pięknie pokazane. Jeżeli chcemy grain processing zrobić, no to potrzebujemy 10 research pointsów plus 20 monetek, no i tym podobne. Jak widać, tych research pointsów jest naprawdę wiele. Więc myślę, że naprawdę jest ciężko odblokować co po niektóre nasze budynki. No i dobra, drewno jest tu zbierane, tylko nie jest zbierane zbyt wydajnie, więc myślę, że możemy tu dać dwie osoby do tego.
dwie osoby do kamienia, niech sobie chodzą. Tylko tak. W teorii, czy nam jest potrzebne to? No przydałoby się. No dobra, to tak. Jedną osobę na deski na pewno weźmiemy, żeby sobie to nosiła. Pick up, tak. Dobra, bierz wszystko stąd i też tu kładź wszystko. To będzie nam na pewno potrzebne. Jedną osobę wziąłbym na pewno do wody. Jakkolwiek to brzmi. Więc tu już nasz papier również jest stworzony. Tu już mamy zajęte całe deski, więc musimy na pewno wziąć ze dwie osoby, które to będą odnosić. Więc wy sobie w ten sposób chodźcie. No i tu mamy dwie wolne osoby w sumie. Tylko tak, te dwie wolne osoby będą na pewno jeszcze potrzebne do noszenia niektórych rzeczy. Więc czy my możemy już zrobić szkołę? Możemy zrobić szkołę. Teraz ją stwórzmy, zróbmy jakieś te ścieżki podstawowe. Okej. To już mamy mniej więcej zrobione tak, żeby to w miarę wyglądało i pracowało. Ty możesz odnieść to, co masz w ręku. No i tak, potrzebujemy na pewno papieru, tylko ten papier widzę, że jeszcze nie jest noszony. Przynajmniej my go jeszcze nie mamy. Czemu tutaj papier nie jest noszony? Przepraszam bardzo. Czemu wy nie nosicie papieru? Jaki ty masz problem? A ty nie masz gdzie wody składować, rozumiem, tak? A wy co? Co wy tutaj odwalacie? Czemu wy nie nosicie papieru, co? Dobra, chodź tutaj na razie, bo wy coś pokrzeczyliście chyba. Ej, chodź tu kolego. Chodź tu przyjacielu. Dobra, to tak, ciebie weźmiemy do desek. Noś te deski, a ciebie weźmiemy do papieru. O, i myślę, że będzie wilksy, ty i owca cała, prawda? Możemy w sumie zmniejszyć na jeden, tylko nie wiem, czy będzie się wtedy papier robił. Będzie się robił, dobra. Niech to sobie powolutku rośnie, a my przy okazji tego, że zmniejszyliśmy sobie zapotrzebowanie o 3, możemy sobie zrobić więcej osób. Dlaczego można je oczywiście usunąć, a te monetki, jak widzicie, dosyć szybko lecą. Więc tak, tu już papier jest robiony, rozumiem, tak? Jest 8 sztuk, więc my w tej chwili możemy wziąć ten papier i zanieść go oczywiście do szkoły. Tylko tak, tylko tak. Co ja chciałem tu zrobić? Czy to było czy na rozstory? To chyba nie chciałem tego zrobić. Ej, wiecie co? Bo ja tutaj miałem wcześniej... Wcześniej miałem co innego pokazane. Czemu to jest w ten sposób? A, to chyba tutaj jest pokazane. Teraz. Więc jak widzicie, za jeden papier dostajemy jeden research point. Więc w tej chwili mamy go już 13. I za każdy papier, który jest researchany, jest kolejny punkt. Myślę, że możemy zrobić grain processing. No i odblokowaliśmy food mill. Więc teraz zamiast nosić tą pszenicę, ewentualnie te ziemniaki po jeden, będziemy mogli zrobić tutaj food mill, dzięki któremu będziemy zbywać po 4. To tak, tutaj mamy plus 4 domki, więc możemy zrobić kolejne domy. Oczywiście to oznacza, że będziemy mieć więcej możliwości z mieszkańcami. Możemy tu mniej więcej zrobić, bo ta szkoła jeszcze sięga. I zróbmy im takie domki. O, no akurat 4. O, tylko tu się nie da zrobić. Niestety, dobra, trudno. Mamy teraz dostępne monetki, więc też możemy sobie to rozdysponować. Potrzebujemy jeszcze food milla, z tego co pamiętam. Food milla możemy tu gdzieś walnąć, tylko nie wiem, czy nie zniszczymy sobie tych naszych upraw. Chyba, że gdzieś tu. O, myślę, że to będzie w porządku. No i tak, możemy robić mąkę w tej chwili. Z 3 graina możemy robić jedną mąkę, która daje 4, więc jesteśmy i tak na plusie, i tak na plusie. Ty rób to w ten deseń. Możemy w sumie zwiększyć delikatnie. I ta mąka już się będzie robić. Dobra, to dwie osoby niech zbierają. Ty chodź koleżanko, tędy tutaj. Zbieraj to tutaj. I w tej chwili kolejną osobę, która będzie zbierać mąkę, możemy dać tutaj. No i taka produkcja nam się robi, że wydawana jest po 4 i chyba nawet to daje więcej expa.
Aha, czyli że tak naprawdę tak samo jak jedzenie i przedmioty z General Store'u, czyli stąd, nie stąd? Stąd, przepraszam, nie, tak, dobrze mówię, tu jest General Store. Będą sprzedawane za inne surowce. Jeżeli weźmiemy sobie teraz osobę, która nosi te deski do General Store'a, będziemy dostawać kolejny z końców. Tu będzie to widoczne. O, teraz zarabiamy już czerwony. Więc możemy sobie za chwilę znów coś sobie odblokować. Woodworking i Masonry. Ale wiecie co? Chciałbym sobie chyba tą logistykę jednak zrobić. No i te ciuty są bardzo, bardzo podobne. Znaczy, potrzebne. Tylko potrzebujemy tak, woodworking. Czyli musimy i tak to wziąć. I mamy dostępny nowy research. Basic logistic. Civics. Co daje Civics? A plus dwa domy. No w sumie też przyjemne. I co nam daje upgrade? Plus 8 domostw. Dobrze widzę. A, czyli dzięki temu upgrade'owi mamy zwiększoną pojemność naszego generala. Jezu, naszego tam center, nie General Store, przepraszam. I mamy zwiększoną liczbę domów. Tylko widzę, że nie są zwiększone, albo źle coś przeczytałem. Aha, i potrzebujemy na przykład 100 końców i 24... A, dobra, ja źle zrozumiałem. My potrzebujemy, mamy wymagane wręcz te 24 domy, żeby teraz móc zupgrade'ować na level drugi. Trzeci, przepraszam, bo mamy level drugi. Ale to nie zmienia faktu, że chciałbym te czuty porobić. Zaraz wam wyjaśnię, dlaczego chcę te czuty porobić. Ja bardzo się nabrałem na to, bo w sumie nie przeczytałem, o co z tym chodzi dokładnie. My nie potrzebujemy tego. Czuty, tak jak widać, to są takie jakby zlewki, jeżeli chodzi o podstawowe przedmioty. Tak więc, jeżeli mamy tutaj skrzynkę, która generuje nam drewno, znaczy raczej nie generuje, a składuje nam to drewno. Czekajcie, ją zrobię tutaj gdzieś bliżej może. Może gdzieś tu. Myślę, że będzie w porządku. Dobra, to teraz wy przestańcie pracować na chwilę. I oni to zbiorą, tylko w storage'u i tak jest jeden. Delejtujemy to. Tu wam zrobimy taką ścieżkę, żebyście mieli szybko sobie latać. I patrzcie, ja na początku myślałem, że czuty działają w ten sposób, jak nasze taśmy w faktorio. Ale jak widzimy, jest tutaj output, ale tu nic nie leci. Możemy sobie filtry nawet zmienić na żadne i tak nic nie leci. No i ja tak zachodziłem w głowę, bo w sumie, kurczę. Teraz wam pokażę, jak się kasuje inne rzeczy. Gdzie to było? To wcześniej był w tym quick accessie w naszym customie. Był właśnie ten remove block layer, bo tego się nie da inaczej zniszczyć. I tak zachodziłem w głowę, mówię, kurczę, czemu to nie leci? Zrobiłem tutaj koło kamienia, mówię, patrzę, leci, no ale dobra, może to musi być po prostu z górki, no bo jakby nie patrzeć, no to jest kawałek drewna, prawda? Więc dziwnie by było, jakby samo sobie tam, same te surowce sobie zlatywały, ale no jednak zlatują, tylko tutaj chodzi o co innego. Jak wiecie, no mamy tutaj podzielone na kilka kategorii. Są przedmioty tak jak factorio proste, złożone, no i tak jakby eksperckie. I tutaj działa to na podobnej zasadzie, tylko czuty służą do bezpośredniego przemieszczania przedmiotów prostych, czyli takich nieprzerobionych. O, widzicie, tu już leci. I te kłody będą lecieć w tej chwili bez problemu. Nawet chyba da się je połączyć z czymś. Ale zaraz zobaczymy. O, nie chciałem tego. Gdzie tu jest layer delayter? Delayter. Remove block layer. O, ja wolę to mieć tu, bo ja bardzo często robię błędy, więc wolę jednak mieć to. Wydaje mi się, że to również działa w ten sposób. Tak, działa. Nie widzicie, nasze drewno jest w tej chwili już składowane, więc osoba, która będzie teraz to drewno w sumie nosić, już nie jest potrzebna. Nie potrzebujemy tej osoby już w tej chwili. Więc nie wiem, to byłeś chyba ty, prawda? Chodź tędy.
Jesteś ty? Tak, oni tutaj noszą sobie wodę, resztę rzeczy sobie też noszą. Ale już nie potrzebują osoby, która nosi drewno ze składziku. Nie wiem, jak to zadziała w sumie z naszą studnią, ale też sprawdzimy sobie za chwilę. Czy to działa w ten sposób? Bo nie wiem, czy woda jest jako zasób złożony, czy nie. Nie jest jako zasób prosty, przepraszam. Czyli tak nie może to być. No dobra. To nie zmienia faktu w sumie. No, kamienia, 149. Możemy sobie zrobić tego wella gdzieś tutaj. I tą osobę stąd. Tego wella stąd możemy usunąć. Możemy teraz zatrudnić do bardzo prostej czynności. Niech ta osoba będzie miała tutaj swoją skrzynkę. I niech ona zbiera sobie tą wodę tutaj. Dzięki temu będzie miała blisko i nie będzie żadnego problemu. Ja ci nawet tu zrobię. O, w ten sposób. Będziemy szybciej. Cyk, 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 cyk. Zajebiście, super. I tak, teraz ta nasza woda. Ale jestem głupi. Kurde, ale ja jestem głupi. Ale jestem głupi. Przecież mówiłem przed sekundą, że jest to zasób złożony. Czyli to i tak nie będzie działać tak, jak chciałem. No dobra, trudno. Stracimy trochę kamienia. Niestety dzisiaj za bystry nie jestem. Jestem automatycznie po pracy, więc musicie mi to wybaczyć. Możemy zrobić coś takiego jak Wood Conveyor Belt. I to właśnie działa jak nasze podajniki z Factorio. Tylko działają w trochę dziwny sposób. Tak więc zróbmy sobie na razie ten nasz woodworking. Bo jego oczywiście jeszcze nie zrobiłem, a jest to dosyć podstawowy budynek w naszym tutaj całym pierdzielniczku. Lumber mill to nie jest to. Bar na razie nie jest mi potrzebny. Workshop? To był workshop chyba. Przynajmniej tak mi się wydaje. No i żeby daleko nie latać, zróbmy go gdzieś tutaj. Ja wiem, że to nie jest zbyt symetrycznie i tak dalej, ale myślę, że następną gierkę już po pokazaniu wam tych całych postaw, o ile wam się to spodoba, możemy zagrać sobie jakąś dłuższą, czy nawet na streamach tak sobie popykać. Myślę, że to byłoby spoko, taki relaksik. Jakiegoś giveaway, byśmy zrobili coś. Więc dobra, ja tu jeszcze tego, tą naszą studnię tutaj im przywrócę, bo narobiłem bałaganu. A kurde, tyle kamienia poszło. Ale chyba dostajemy jakiś zwrot surowców. Trudno. Dobra, ty sobie zbieraj to dalej. I tak, tutaj musimy zrobić coś takiego jak... O nie, my jeszcze tego nie mamy. My dopiero chyba to odblokowaliśmy. Dobra, ale już mamy. Od razu masonry sobie odblokujemy. Dobra, czyli teraz możemy robić Wood Conveyor Belt. I tak. Co jest tu potrzebne? Potrzebujemy deski i potrzebujemy drewna. Więc skoro te osoby sobie tutaj tak siedzą i nic sobie nie robią, możemy mieć 31 workersów, więc zaraz sobie jeszcze porobimy na pewno. Ty bierz drewno, czy deski. Zrobimy nową osobę, która będzie nosiła tylko i wyłącznie drewno. I zrobimy jeszcze jedną osobę, która będzie to wszystko stąd zabierać do naszej głównej siedziby. Tylko już widać, że się porobiły korki delikatne. Fajne jest jeszcze to, że możemy sobie layer zrobić w ten sposób. I widzimy dokładnie, co się z naszymi budynkami dzieje. Szkoda, że jeszcze nie są podświetleni nasi workerzy, bo w sumie też to by było spoko. Już może się mylę. Steam pipe. No to potem jeszcze będziemy mieć parę i tym podobne. Nawet mana jest. Wow, Omni Pipe Layer. Nie no, serio, to jest po prostu świetne. Naprawdę już dawno chyba żadna gra mnie tak nie zrelaksowała. Nawet jeżeli tutaj sobie z wami gadam, to tak w sumie jest ciekawie, nie powiem. Dobra. To jest, że możemy robić kolejne researche, no ale to już zrobiliśmy w sumie. Już wam to wyjaśniłem na chłopski rozum, więc... A czemu tutaj stoi? A, bo tutaj jest już full, dobra. Mamy już jakieś, mamy 15, mamy podajników. Ale to niepotrzebnie w sumie zrobiłem teraz tą studnię. Popatrzcie, możemy teoretycznie zrobić sobie studnię w tą stronę. Tylko nie wiem, czy z tej studni da się przeciągać teraz te nasze podajniczki. I to był nieczuć. Ej, czemu tego jeszcze nie ma?
A nie, to jest to, dobra. Działa? Działa. Więc możemy sobie teraz powoli zacząć automatyzować to wszystko. I tak jak widzicie, podajniki, w sumie dało się je tak porobić. Czemu to stanęło tu? Ej, 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 ej. Wiem, trzeba research zrobić spokojnie. Czy się to tylko wychodzące? Ej. Halo. Czemu ty nie idziesz dalej? No to żem się popisał. Nie wiem, czemu ty nie idzie dalej, tak szczerze mówiąc. Będziemy jeszcze dalej do tego dochodzić. No dobra, ale mniejsza. Ja bym najchętniej sobie po prostu teraz wszystko rozwalił, zaczął od nowa, ale moi drodzy, to by było na tyle na ten nasz pierwszy odcinek. Ja widziałem, że tam już są kolejne update'y w tej grze, tylko miałem Steama na offline'ie i mi się nie zdążyło pobrać, a już jest godzina 23.32, jestem w sumie półtorej godziny po pracy i stwierdziłem, że od razu sobie zacznę to nagrywać. Tak więc, moi drodzy, dzięki wielkie za oglądanie, mam nadzieję, że wam się to podoba. Nie zdziwcie się, że robię tam jakieś shorty w tej chwili, bo staram się jak najbardziej rozreklamować mój kanał i w sumie właśnie chyba o to chodzi, żeby nas było coraz więcej, żebyście to oglądali. No i żebym ja czuł, że ten kanał się w jakiś sposób rozwija. Tak więc dzięki jeszcze raz, pamiętajcie o subskrypcjach, pamiętajcie o lajkowaniu. Niestety 26 nie będzie streama, no bo wracam dopiero w sumie godzina 23. Tak więc dopiero będzie w następnym tygodniu. Ale za to zrobię wam jakiegoś giveawaya może. Zobaczymy. Może będzie nawet do rozdania ta gierka. Tak więc dzięki wielkie, trzymajcie się. Pamiętajcie o subskrypcjach i ocenie filmów. Zgrał dla was Shiro. Hej, hej.